Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Partia dwóch polskich arcymistrzów. Obydwaj byli mistrzami Polski: Kacper Piorun i Mateusz Bartel. Tego drugiego możemy kojarzyć z czes24.pl. Moi drodzy widzowie, obydwaj zagrają w mistrzostwach Europy w Katowicach 16-18 grudnia, na które w imieniu organizatorów i swoim również zapraszam. Również tam będę. Świetna okazja na zdjęcia z arcymistrzami, na zobaczenie świetnych zawodników, ale nie tylko bardzo dużo tych osób, też osób zagra z rankingiem 1000, czyli bez kategorii moi drodzy widzowie, przedstawię za chwilę partię wspomnę tylko jeszcze, że Kacper Piorun jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, mistrzem Polski, najwyższy ranking 2685, osiągnięty jego pik Mateusz Bartel z kolei 2677 Piorun jest też taką ciekawą postacią, dlatego, że świetnie rozwiązuje zadania również Bywał mistrzem świata w rozwiązywaniu zadań. Polska w drużynie w ogóle tutaj przoduje. No i myślę, że pokrótce zaczniemy sobie już szybciutko omawiać partię, która była ciekawa pod pewnym kątem siatki matowej. Przejdźmy do rzeczy, mianowicie C4E6, Skoczek F3, posunięcie B6. Co ciekawe, z Mateuszem też miałem podobny układ. Całkiem niedawno grałem z nim partię i w ten sam sposób wychodził mi tymi pionkami. Tutaj zagranie, zagranie D4, goniec B7. Posunięcie A3 tak się również gra. Jest to jedna z możliwości, żeby nie wpuścić gońca na B4. Można grać tutaj naprawdę różne posunięcia, na przykład goniec F4, skoczek C3, G3 i tak dalej. A3 ze strony pioruna. Skoczek na F6, skoczek na C3. Posunięcie d5, nic się wielkiego póki co nie dzieje, normalny debiut. Bicie na d5, i tutaj zbił skoczek. W tym momencie hetman c2 teoria, jak najbardziej. Celem tego posunięcia jest zagranie e4. I tak też się stanie po tym ruchu, dlatego że po tym ruchu i po wybiciu, po wybiciu Hetman broni pionka i to jest prosty układ. Zresztą w gambicie hetmańskim Hetman C2 zawsze, e, znaczy przeważnie spełnia dobrą rolę. Pionek na C5, czyli szarpanie centrum. Piorun musi wyprowadzać figury, więc to robi. Skoczek C6 i roszada ze strony białych. Tutaj bicie na D4, bicie na D4. Pytanie pierwsze już się pojawia, moi drodzy: Czy można czarnymi zbić pionka na D4? No właśnie, to są te dylematy. Arcymistrzowie tu wiedzą o co chodzi. Otóż, e, jeżeli, bia, jeżeli czarne by zbiły pionka, to skoczek bije, rzecz jasna. Hetman musi odbić i goniec B2. Okazuje się, że Hetman musi wracać. No, i goniec zbija na G7. Ten układ białymi byłby w porządku, białe by na to poszły. Chodzi o to, żeby zderoszować czarnego króla. Tu wieża musi się poruszyć, i już e, roszady czarnymi nie będzie. Prosta rzecz. E, wieża zagrywa na C8, już grozi zagranie, więc Hetman ucieka na E2. E, I to samo się dzieje również w tym momencie: bicie na D4. Nie przechodzi, bo na końcu jest goniec, i tam strzelamy. W tym momencie nastąpiła roszada. Goniec B2. Te gońce bardzo fajnie patrzą w tę stronę. Mi się to bardzo podoba. Są opcje ataku na przeciwnika. Skoczek A5, ale czarne też tutaj grają swoją grę. Skoczek na A5, niby na bandzie. Ale ten skoczek ma możliwości wejścia na dobre pola do obozu przeciwnika w połączeniu z wieżą. To są takie typowe też schematy, bardzo podobne do obrony Greenfelda, Tylko, że tutaj nie ma tego zrobionego G6 ruchu i goniec G7, czyli domku tak zwanego. Wieża AD1, wieża sobie tu ładnie ucieka na linię D, Hetman D6. I w tym momencie piorun zagrywa skoczkiem na E5. Kacper bardzo dobre wrażenie sprawia podczas gry w szachy. Niejednokrotnie widziałem, jak potrafi się zamyślić i skupić na szachownicy. Tutaj jest wielką, powinien być wielką inspiracją dla szczególnie młodych graczy. Jak należy się skupiać fajnie w partii. Skoczek F5 nastąpiło. Jest to ruch jak najbardziej normalny, prawidłowy, figura idzie sobie do centrum, może plany F4F5, może, ale wróćmy na chwilę. Ruch wcześniej. Tutaj mogłaby nastąpić bardzo ciekawa opcja zagrania posunięcia D5. Jest to bardzo ciekawy ruch. Ja tylko wspomnę o jednej takiej ciekawej pułapce. Jeżeli nastąpi bicie, bo raczej to nastąpić musi, bo tu się robi niebezpiecznie w, z otwarciem pozycji, po wybiciu można zagrać E5. To są takie typowe plany, kiedy, kiedy grał na przykład Michał Tal białymi taką strukturę. Potem skoczka wstawiamy tutaj na F5. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale. Jeszcze ciekawszy ruch w tym momencie mógłby nastąpić pod tytułem wieża z F na E1. Wprowadzenie ostatniej figury do gry i okazuje się, że nie można zbić pionka na E4, bo goniec odbija. Atakujemy tutaj Hetmana. Hetman musi uciekać, i po wybiciu na B7 atakujemy przy okazji tutaj gońca na E7, więc białe by zdobyły tu figurę. Taka ciekawa rzecz taktyczna, na pewno się przyda, mam nadzieję zresztą, ale tutaj Kacper zagrał skoczkiem do centrum. Nastąpiło F6. Czyli prowokacja, jak widać, się udaje. Skoczek G4, F5. Mateusz gra bardzo odważnie pionkiem z F. Nastąpiło wybicie i skoczek na E3. I teraz może się nam narzucać, że pionek zagrywa na F3, na F4 z atakiem, ale to nie działa, bo skoczek F5 i tu się robią problemy. Białe powinny te partie bez problemu wygrać, więc no, F4 nie działa. Nastąpiło G6, ale to też jest odsłonięcie króla i to. Z jednej strony się trzyma, z drugiej strony wygląda bardzo podejrzanie. Gońce chcą atakować tego króla, król się odsłania. Nastąpiło D5, świadome oddanie pionka, aczkolwiek nie do końca tego pionka. Teraz oczywiście można zbić, bo na końcu widzimy, że jest hetman E7. Gońiec zagrywa na F6 i wieża C1, gra Kacper piorun. Takie bardzo normalne posunięcie. Tutaj silnik mówi, jest remis, no ale panowie grają dalej. Wieża C1, szachy to gra błędów, oczywiście wiadomo. Goniec wybił na B2, Hetman B2, i teraz nastąpiło F4. Okazuje się, że ten ruch F4, no niestety, jest błędem. Co należało grać? Tutaj e, z zimną krwią trzeba byłoby wzbić zbi pionkę na D5. Po wybiciu wieża C7 grozi mat, ale czarne oczywiście się bronią wieże F7, i po wieża C8 prawdopodobnie ta partia mogła się skończyć remisem. Um, ale nastąpił ruch F4. W tym momencie skoczek G4 i robi się groźnie. Skoczek e, chce dać Mata na polu H6. No, grozi MAT, no dlaczego by nie? Nastąpiło H5, już MAT nie grozi, bo król ucieka na H7, więc skoczek zagrał na E5. Edmund wziął pionka. Kolejna groźba, zobaczcie, grozi MAT na G2. Cały czas coś grozi, to jest y, no, ciekawe ze zwroty akcji. F3. No bronić się trzeba. Problem czarnych teraz polega na tym, że tutaj w obozie czarnego są niebezpieczeństwa, i w tym momencie wieża zagrywa na d8. Wydaje się, że to jest dobre posunięcie z opcją wymiany hetmanów, co robi Kacper Piorun. W ataku nie zawsze hetmany są jak widać potrzebne. Nastąpiło wybicie. Hetman d4, strzał, strzał. Hetmanów nie ma, ale jest wybicie na h5. W tym momencie pionek więcej po stronie białych. I król zagrał na g7. Jeżeli wieża by zagrała tutaj i chciałaby atakować dwie figury, no to niestety jest goniec F7. Niestety dla czarnych. Król zagrał na G7 w tej sytuacji, nastąpiło H4. To jest bardzo dobre posunięcie, dlatego że raz, że jest lufcik, a dwa, że pionek tutaj odbiera też pole królowi, ewentualnie jakby chciał się zbliżać w tę stronę. Wieża zagrała na D5 i można powiedzieć, że białe tutaj tracą figurę. Oczywiście zawsze możemy zagrać tak i bronić, ale kto by chciał grać w szachy pasywnie? Myślę, że te osoby, które nie chcą się rozwijać. Nie, no oczywiście tutaj żartuję, ale zachęcam do gry aktywnej przede wszystkim. A i teraz aktywnie zostało zagrane wieża na C7. To oczywiście trzeba policzyć, żeby nie stracić figury. Tu się wszystko zgadza, król H6. I teraz następuje ruch. Piękny ruch, moi drodzy. Piękny ruch. Mianowicie goniec na G6. Dlaczego ten ruch jest piękny? Zobaczcie, że tu grozi wzięcie skoczka. Ale teraz grozi Mat. Mateusz zbił skoczka. I Kacper Piorun zagrał gońcem na D3. Piękna siatka matowa, nie do obronienia. Pionek H4 zrobił piękną robotę. Nie ma jak się bronić. Goniec pilnuje tego pola. I tego pola wieża za chwilę wchodzi. I też będzie pilnować tego pola. Król ma problem. W siatce matowej jest schowany. No tutaj kompletnie nie ma co grać w tej pozycji. E, I Mateusz się poddał. Oczywiście możemy też e, zagrać gońcem na przykład na E4, tylko że jak zbijemy, znowu jest siatka matowa, jedyna obrana to jest wybicie. Ale ta pozycja również się kończy jakoś więcej. Prosta sprawa. Aby wygrać tę pozycję. Moi drodzy, taka króciutka, myślę, że fajna dla oka partia. Tych arcymistrzów na pewno można spotkać na Mistrzostwach Europy już niebawem. Mam nadzieję, że do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.